Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest bardzo ciekawa rybka akwariowa Brzanka Denisona, Pontius Denisona. Brzanki Denisona to są bardzo łagodne, płochliwe, wesołe i ruchliwe rybki, które jak i inne brzanki wnoszą radość do naszego akwarium. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Brzanki Denisona pochodzą z południowej Azji. Zamieszkują odcinki górskich rzek i strumieni z gęstą roślinnością przybrzeżną w południowych Indiach, w Stanach Kerala i Karnataka. W takich miejscach jest zwykle bardzo czysta woda o wysokiej zawartości tlenu ze względu na dużą liczbę roślin. Po raz pierwszy gatunek został opisany w 1865 roku i nazwany na cześć Sira Williama Thomasa Denisona, gubernatora Madrasu. Ale stał się znany dopiero w 1997 roku po pojawieniu się kilku osobników na Międzynarodowej Wystawie w Singapurze. Gatunek nie jest często spotykany w akwariach amatorskich ze względu na wysoką cenę związaną z trudnościami w rozmnażaniu. Jednak popularność tych brzanek rośnie bardzo szybko. Początkującym akwarystom warto zastanowić się przed kupnem tych brzanek, ponieważ gatunek jest wymagający. Warto również zaznaczyć, że niestety często pod nazwą Brzanka Denisona sprzedawane inne, bardzo podobne brzanki, a mianowicie Punctus chalacudensis. Brzanki Denisona to są słodkowodne rybki lawicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 10-12 osobników. Warto zaznaczyć, że w większej grupie brzanki nie tylko prezentują się ciekawie, ale także pokazują bardziej naturalne zachowania. W małych grupach ryby mogą doświadczyć silnego stresu, który negatywnie wpływa na ich odporność. To jest jeden z największych gatunków brzanek. Na jedną rybkę potrzebujemy od 10 litrów, więc akwarium powinien mieć powyżej 240 litrów. Dorastają do 10-12 cm, płodność osiągają w wieku 7-9 miesięcy, żyją od 6 do 8 lat. Podobnie jak i inne ryby górskich rzek, brzanki Denisona mają idealne nadające się do szybkiego pływania, wydłużone ciało przypominające torpedę w kolorze srebrysto-złotym, z dwoma paskami biegnącymi wzdłuż linii bocznej, dolnym czarnym od głowy do podstawy ogona i górnym czerwonym od głowy do pletwy grzbietowej. Pletwa ogonowa dwuplatowa z dwoma paskami czarnym i żółtym. Pletwa brzuszna i odbytowa bezbarwna, a pierwsze promienie pletwy grzbietowej czerwone. Rozróżnienie płci nie jest łatwe. Nie ma wyraźnych różnic. Jedną rzeczą jest to, że dorosłe samiczki mają zauważalnie większy brzuch. Zbiornik powinien być obficie obsadzony roślinnością. W akwarium powinny się znajdować korzenie, gałęzie, suche liście i rośliny pływające. Światło powinno być rozproszone, ponieważ brzanki Denisona nie lubią jasnego światła. Potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą około 30-40%. Optymalne parametry wody. Temperatura 22-25, pH od 6,5 do 7,8, GH od 8 do 12. Warto zaznaczyć, że brzanki Denisona bardzo błochliwe i lubią wyskakiwać z wody. Właśnie dlatego akwarium powinien być zasłonięty szybą. Zalecane również w akwarium z brzankami, oprócz zastosowanego mocnego filtra, który wytwarza ruch wody, dołożyć napowietrzacz, ponieważ woda musi być bardzo dobrze natleniona. W naturalnym środowisku brzanki odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami, zooplanktonem, glonami. Karmić rybek można żywą ochotką, wodzeniem, ocznikiem, artemią. Rurecznikiem lepiej nie karmić. Potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego, które mają spory udział w diecie brzanek Denisona. W diecie powinny się znajdować spirulina, sparzone liście salaty, szpinaku lub niszki itd. Dieta powinna być zróżnicowana i bogata pokarmem mięsne i roślinne, gwarantujące dobrą kondycję i intensywne wybarwienie ryb.
Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Brzanki denisowane nadają się do akwarium towarzyskiego. Można ich trzymać wraz ze skalarami, neonami czerwonymi, neonami innesem, byszczykami perese i innymi łagodnymi rybkami. Nie poleca się natomiast trzymać wraz z wielonkami, rybkami drapieżnymi, dużymi pielęgnicami, pielęgnicami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie. Brzanki denisowane pojawiły się ostatnio w akwarystyce słodkowodnej, więc nie ma jeszcze konkretnych zaleceń dotyczących hodowli gatunku. Istnieją jednak informacje o jednym udanym przypadku rozmnożenia. W 2005 roku w niemieckim czasopiśmie Aqualog ukazał się artykuł potwierdzający udolną próbę rozmnożenia brzanek. Obecnie brzanki denisowane rozmnożone w dużych farmach rybnych w Azji Południowo-Wschodniej i w Europie Wschodniej przy użyciu hormonów. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.